Was w kolejnym odcinku naszego wyzwania biznesowego w sezonie trzecim. Myślę, że to będzie już ostatni odcinek, aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo. Więc tak, wezwałam pracowników? Nie wezwałam? Czy wezwałam? I don't know. Wezwiemy i tak sobie myślę, czy nie zaszaleć i... Czy nie zaszaleć i nie zostawić dzisiaj ich wszystkich. Bo chciałabym dzisiaj zarobić trochę kasy. I może to nie byłoby takie głupie. Spróbujemy przynajmniej przez pół dnia mieć ich wszystkich, a potem zobaczymy. Jak nam pójdzie? Jesteśmy znowu... Dobra, niech ona to ogarnie. Czemu nie może tego wyrzucić? To sobie znika. Okej. Okay. Nie musimy się przejmować, bo mamy całą ekipę w tym, więc tak, nasze finanse wyglądają tak. A to dlatego, że doszły nowe rzeczy, które są troszkę drogie, bo te kosztują ponad 2000 takie obrazki. Dodałam również takie maski, one też kosztują całkiem sporo. Tutaj zniknęły rzeźby i właśnie zamiast nich dałam takie cudeńka. Może ktoś się skusi, nie wiadomo. Wiecie, staram się jak mogę. Wolfgangowi muszę podnieść pensję, bo widziałam, że ma niską. No i liczę, że się odkujemy, no bo trzeba jakoś ogarnąć. Niestety nie było żadnego dziennikarza i no nie mamy żadnego pochlebnego artykułu, nie mam co powiedzieć na ścianę. Chyba, że coś pominęłam, ale nie. To są pierwsze Simoleone, to jest akt własności. Jeszcze mamy ciasta z cukierni. O, i mamy biletomat. Tak. Idziesz do niego? Stanie mu pensję. No nie, będę tak łazić za nim tutaj z powrotem. No troszkę mamy tych klientów, ale mało, moim zdaniem. Na tylu pracowników? Myślę, że na razie ją odwołam. Cześćkę, bo jeszcze nam się tak nie sprzedaje dużo. Ciężko się do tego Wolfganga dostać. Czemu oni chcą się witać? Chodź, pokaż, jak on ma. Możesz mu pokazać to? Nie możesz, szkoda. Pokaż im te maski, może coś tam. Kurczę, tu jest wolna kasa, to idzie tutaj do kolejki, żeby mi się denerwować, nie? Ojej, a gdzie są drugie drzwi? Usunęłam je? Chciałam przez przypadek je wywalić, ups. Upsik. Czemu nie przyjdzie żaden dziennikarz? Rośnie nam coś? Słabo. Kurczę. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zaczynam się martwić, powiem wam szczerze. Na górze nikogo nie ma. Niech pokazuje te obiekty, bo przecież...
Hardy, tak. Kusias, elegana. Co mam zrobić, żeby jakiś dziennikarz przyszedł? Dobra, on, dobra, bo on już do niej poszedł. Widzisz, Bada, ty już nie masz co tu robić. Ja wiem, co ty możesz zrobić, Bada. Zrób ten swój hu-hu-hu. Zmotywuj wszystkich do kupna. Czesia zdała sobie sprawę, że pustymi bukami nawet najlepszy sklep wygląda jak biedny stragan. O, brązowa ranga. Super. No to co, kochana, masz prysznic? Już właśnie to przewidziałam. I wstawiłam nam tutaj taki prysznic, żeby Beata mogła się odświeżyć po tym, jak zmotywuje ludzi do zakupów. Jak ten biznes? Słabo, jesteśmy dalej, nie myślę. Ale jeszcze 12 gwiazdek do 9 poziomu. No to może jeszcze jeden odcinek będzie z tego. Trudno powiedzieć, tak naprawdę. O, nareszcie ma brązowy rangę kasjerki. I sobie skorzystaj. A my sobie tu popatrzymy. Jeszcze raz sprawdzę moich pracowników. Uczciwa. Uczciwa, super. Wolfgang zarabia najwięcej. Także powinien być zadowolony. Co ty jeszcze możesz tu zrobić, kochanka? O, cyklan. Wow, ile się sypie. Trochę mi się chyba przecina przez ten tłum tutaj i tylu pracowników. O, ktoś sobie przysiadł. Fajnie, fajnie. Tutaj cię ktoś uprzedził, to już... Eureka, Tamara nareszcie wie, do czego służą przyciski. Brawo, kochana. Na górze nikogo jak zwykle nie ma. Spróbuj pokazywać ten obraz. Może ten. Aha, ona już tutaj jest przy kasie, to nie, dobra. Powitaj ich, to im zaraz coś sprzedasz. 6 gwiazdek! Na to nawet nie patrzę, bo minus, minus, minus. Chyba jutro będę sama pracowała. Żeby się odkuć. Powitałaś, to może teraz pokaż... O kurde, to były Eustachy? Niech będzie Eustachy. Idź im pokaż. On wygląda na bogatego Sima. Na pewno cię stać. No. Albo i nie. Dzięki zmyślną inwestycją w fundusze twierdzeń wzrosły się 818 simoleonów. No tak, bo ona tutaj ma tą cechę, już wam pokazuję. Inwestor. Ostatnio jej dodałam i teraz tak zarabia. No, pracownicy na razie się czują całkiem dobrze. Przygląda się. I co, kupisz coś? Nie, nic. Szkoda. Mm.
kurczę, jak mi się tutaj wszystko zacinać zaczęło przez tych simów. Dziwi mnie tylko, że jeszcze żaden dziennikarz nie przyszedł do nas. To trochę niepokojące jest. Dobra, Bata, musisz się wziąć z tymi wiedźmami do roboty, bo potrzebujemy gwiazdek. Dwóch, czy tam czterech. Zapomniałam. Co tu się stało? Co tu zaszło? Co wy tu wszyscy robicie? Nareszcie Wowen potrafi niemal czytać w myślach klientów. Potrafi olśniewać. Super. Brawo, Wolf. Brawo. Te maski chyba jednak idą do wywalenia, bo jak widać, nikt nie jest tym zainteresowany. Zostajemy przy samych obrazach. Ale wiecie co, ty bym pokazała, no nie wiem, na przykład jemu. Wody są całkiem ładne. No idzie ten poziom, dużo zostało? Jedna gwiazdka. Ale się tu chaos zrobił? Oj, Wolfgang, coś mi tutaj psujesz. Psujesz mnie tutaj. Udało się, jest 9 poziom. I już wszystkich by chciała awansować, tak? A ty co będziesz jadła? Z czego będziesz żyła, jak wszystkich awansujesz? Wszyscy chodzą do tej rudej, trzeba ją wysłać na przerwę, bo już jest czerwona. Co się stało? Ojej! Wolfgang! Nie potrzebujesz przypadkiem przerwy? Chodź tu! Idź na przerwę, chłopie. Bo zaczynasz mi psuć opinię klientów. O, ktoś się zwalnia, no. Co się dzieje? Cześć, każę za robotę. Okej, no to pa. Poradzimy sobie bez laski uzupełniającej towar. Widzicie, niby tak dobrze idzie, a tutaj... Ech. No i w ogóle tak, zamknąć lokal już, bo tutaj już zaczyna to brnąć zbyt daleko. No chodź, chodź. Zamknij. Wyślij ją do domu. Sama pracuje jako kasjerka. No się tutaj zwiesiła coś. Biedna. Przecież idę! Olka! Weź ogarnij! Masakra z tymi simami. Dobra. 24 gwiazdki uda nam się zdobyć jutro? Myślę, że nie. Że to jest za dużo jednak. Ale spróbuję ogarniać tym razem trochę sama z Beatą. Bo... A w sumie to, wiecie co? Posprzedaję to. Bo to jednak mi jest niepotrzebne, bo ludzie tego po prostu nie kupują. Ten obraz można przestawić w takim razie, żeby lepiej to wyglądało. Myślałam, że ktoś się zainteresuje, ale jednak nie. W ogóle te drogie rzeczy nie schodzą, niestety. Szkoda bardzo, ale no. Nic na siłę.
I co? No, widzicie, od razu jesteśmy na plusie, więc... No to co, Beatka, uzupełni towar. Uzupełni, Beatka, towar, a my się widzimy kolejnego dnia rano, także do zobaczenia za chwilę. I wróciłam na razie sama, bez pracowników. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. O, idzie na górę. Chociaż w sumie nie wiem, chociaż kasjerka jedna, co? Wszyscy mają w ogóle niską pensję, muszę im podwyżki dać. To klient, myślałam, że to pracownik. Stop, bo się wszyscy tutaj mi rozchodzą. Tak, ty sobie zostań, ty też zostań. A was żegnam. Wyślij na przerwę. Zrządzenie. Wyślij na przerwę. To najpierw Wolfganga wyślij na przerwę. Gdzie ta profesorka poszła? Chyba już sobie wyszła, kurczę. Okej, dwie osoby mogą zostać. Tylko muszę sprawdzić ich Mogę tam uczciwą. Tylko ona ma niską. To ustali pensję, damy podwyżkę. Nasze finanse wyglądają tak aktualnie. Dokupiłam jeden... w randkę w ciemno? Nie, bo ja mam chłopaka. Sorry. Idziemy tutaj. Mam nadzieję, że... Tutaj wstawiam nowy obraz. Tymi musimy się zająć konkretnie, bo tutaj są drogie rzeczy, więc tak trzeba pilnować. Potrzebujemy 18 gwiazdek, więc myślę, że chyba nie zdążymy dzisiaj tego zrobić. Chyba że naprawdę przyjdzie sporo klientów, ale to... wątpliwe. Nie obrali się, jak jej dam kolejny raz to samo? Simy tak lubią być nudzone albo coś. No, jest dobrze. Ale i zawracam głowę, nie? Ale jest gwiazdka przynajmniej za to. Bogata torba, bogata torba.
Literki alfabetu bardzo się sprzedają. Simy chyba bardzo lubią tego typu. Osiemnaście gwiazdek na pewno. Coś czuję, że jeszcze jeden odcinek będzie, moi drodzy. Jednak nie będzie tak pięknie. Troszkę dłużej musimy się postarać. Chyba, że Beatka będzie tak cisnąć do nocy. A zamiast zyskać, to widzę, że tracimy. Blokuje cię kasę. A tutaj babcia kaprysi nam, więc na pewno tak łatwo nie będzie. Na co chcesz się skarżyć? Co tu się dzieje? Dajcie spokój, ludzie. Coś tu jest nie tak, czy co? Nie, chyba jest okej. No ja trochę przycichłam, ale wiecie, skupiam się. 15 gwiazdek, no. To jest niemożliwością, chyba że nagle będziemy mieli nawał klientów i wiecie. Coś Małgośce, znaczy nie, to chyba ta babcia jest jakaś niezadowolona z życia. Co oni tak wiecznie szukają czegoś, ja nie wiem. No chodźcie. Tu są drogie rzeczy, więc wiadomo. O, dostaliśmy jakieś pieniądze, fajnie. O, nasz przyjaciel. Patet w czerni. Tak dobrze nam znamy. Jeszcze z restauracji. Uda się, czy się nie uda? Ups, kolejka. Ups. Najgorzej, jak się robi tego kolejka. Ale ścinka była. Ja nie denerwuj się.
Zagadaj do niego. Zajmiemy go czymś, żeby się nie denerwował, że tak długo obsługuje go ta, może jeszcze ślupi. Za drogo. No trudno, kochany. Co ja ci poradzę, no. Takie czasy. Ale nadal jesteśmy przyjaciółmi, więc wszystko spoko. Tak. Idź sobie na przerwę. Dziesięć gwiazdek nam zostało, więc nie będę nawet ich tutaj męczyć. Chyba, że zrobię nocną zmianę. Ale nie. Nie będę na siłę tutaj, wiecie. Niech już idą do domu. Ja jeszcze pociągnę z baletem tak do 20 i będziemy dalej tworzyć. Jeszcze jeden odcineczek będzie i już zakończymy sobie ten sezon. A potem zobaczymy, co dalej. O. A, już przestań, przed chwilą cię tu nie było. Już naprawdę oni przesadzają. Przed chwilą tu patrzyłam, nikogo nie było przy kasie. Skandal. Żeby się tak zachowywać w sklepie. Zero kultury. Zero kultury te Sim mają, zero. Jestem oburzona, żeby tak rzucać zakupami po drogę. Szybciej tam. Dziadek zaraz rzuci torbą. Już widzę, już widzę. Już idę. Pan wybaczy. No się decyduj, kolej, gdzie stoisz. Za dużo kas do wyboru, nie? O, już 21. Dobra, zamykamy. Zamykamy ten lokal. Zostało nam tylko 5 gwiazdek, aż szkoda, powiem wam. Dobra, nie. Tylko 5 gwiazdek, proszę was. Beata to zaraz ogarnie w mig. Wezwij tam kogoś, niech ci pomoże. Zobaczymy, kto przyjdzie. No, ty nie przyjdziesz, ale... No was nawet nie chcę, chcę tylko... laskę do uzupełnienia towaru. A nie, przecież nie mam laski do uzupełnienia towaru. No tak. Ale Wolfgang miał przyjść. I ruda na kasę, no i git. Nikt więcej mi na razie nie jest potrzebny do szczęścia. Tylko 5 gwiazdek, no co, podziśniemy, nie? Szkoda mi zostawiać to na ten... specjalnie na jeden odcinek, bez sensu. Wiesz co, ty uzupełnij towar. Gdzie jest Wolfgang? Na górze, okej. Okay. No dobrze, 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 Wolfgang. Z ciebie to naprawdę niezły rekin. Niezły rekin biznesu z ciebie. Pouzupełniamy szybciutko, na maksa przyspieszymy. 3 gwiazdki, no proszę was. Co to dla nas? 3 gwiazdki. Bardzo uzupełni towar. Uuu, ładnie zeszło. I proszę bardzo, mamy 10 poziom.
Jest 10 poziom, kapitalna korporacja, wartość przedsiębiorstwa 50 tysięcy, gwiazdki przychodzenia klientów 125 i mamy maksymalny poziom. Nasze dochody, ups. Jesteśmy chwilowo na minusie, ale to się zaraz zmieni. Proszę bardzo, przyjmiemy pieniądze z klientów i proszę bardzo, jesteśmy na plusie. Ta-dam! Lepiej być, kochani, nie mogło. A w takiej sytuacji zamykam lokal w końcu, bo jest już pierwsza w nocy. Tak właśnie. Ostatni klienci. I trzeci sezon, moi drodzy, uważam za zakończony oficjalnie. Także tak. Co wy? Skorzystaj, dobra. Babka się ogarnie, uzupełni towar. Tak, na dobre zakończenie. Ja sobie tutaj poza nagraniem ustawię, żeby była kierowniczką nasza Małgorzata. I zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i co, czeka nas kolejny biznes. Jeszcze nie wiem jaki, bo nie spodziewałam się, że nagram 4 odcinki pod rząd i to będzie koniec. No ale zdarza się. Ja się tam bardzo cieszę. Tym razem grało mi się naprawdę fajnie, bo po prostu wszystko się fajnie kręciło. I tak właśnie powinno być. Aż miło. Aż miło, moi drodzy. No i zobaczcie na nasz stan konta. Mamy tyle, ile miałam praktycznie zanim kupiłam to całe, czyli mi się wszystko zwróciło, więc o to chyba chodzi. Żeby na tym zarabiać, a nie tracić. Także tak. Moi drodzy, żegnam się z wami tym pozytywnym akcentem. Trzeci sezon zakończony sukcesem, jestem z siebie dumna. Jeszcze przed nami dwa biznesy i całe wyzwanie będzie zaliczone. Nie sądziłam, że wytrwam, ale się udało. No dobra, jeszcze nie chwalę dnia, bo jeszcze dwa, no to wiecie. Ale jest dobrze, jest dobrze. No więc tak, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało.